Witam w kolejnym odcinku na kanale Biznesmania i dzisiaj powiem o obiegu pieniędzy. Kto zyskuje, a kto traci. Zapraszam! Witam Was, moi drodzy, dzisiaj na kanale o pieniądzach. O tym, jak wygląda obieg pieniędzy ogólnie w całej, po prostu w całej instytucji. Jak ten proces wygląda, kto zyskuje, a kto traci. I na samej górze mam tutaj symbol osoby smutnej. Tutaj mam budynki i na końcu mam kilka osób z wesołymi minami. Tak naprawdę ten symbol osoby smutnej to zwykły Kowalski. Następnie mamy biznesy, różnego rodzaju przedsiębiorstwa, tam gdzie się pieniądze wydaje. No i mamy na samym końcu rząd, panów z uśmiechniętymi minami. Także jeżeli bym miał pewnie Wam zadać pytanie, kto zyskuje, a kto traci, można szybko zweryfikować i odpowiedzieć bardzo szybko na to pytanie, ale troszeczkę szerzej to mówię, jak działa ogólnie obieg, takie podstawy, ale jak działa obieg pieniędzy na świecie, w każdym kraju tak naprawdę. Ten schemat jest bardzo podobny. Czyli mamy zwykłego Kowalskiego, biznes i rząd. I na samej górze mamy rząd, który wypuszcza pieniądze przez bank centralny. Tu są wszystkie instytucje finansowe na czele z bankiem centralnym danego kraju. Taki bank centralny reguluje stopy procentowe i rozdziela pieniądze, tak naprawdę rozdysponowuje te pieniądze do różnych banków. Więc tu my mamy wszystkie instytucje finansowe, które później udzielają kredytów zwykłemu Kowalskiemu. Karty kredytowe, pożyczki, chwilówki, leasingi, kredyty, jak również udziela finansowania dla biznesów również. Biznes z reguły, korzystając z takiego finansowania, się rozrasta. No a tak naprawdę portfel zwykłego Kowalskiego się kurczy, ponieważ finansuje nietypowo biznes, który pomoże mu zarabiać więcej, ale styl życia, tak to przeważnie wygląda, że zwykły Kowalski finansuje tymi pieniędzmi, które pożyczy, styl życia. Dlatego też ma smutną minę. I pieniądze, które zarobi lub dostanie od rządu, jeżeli takie pieniądze są, różnego rodzaju zapomogi czy jakieś wsparcie socjalne, w różnych krajach są różne programy, to taka opcja też występuje. I pieniądze, które pożyczy, wyda w biznesie, w jakimś przedsiębiorstwie, na rynku. I biznes korzysta, biznes się rozrasta, biznes te pieniądze reinwestuje, pożycza więcej i tak naprawdę wszystkie te przedsiębiorstwa na tym korzystają. Więc im więcej pieniędzy w obiegu, one wylądują tutaj w tym miejscu, gdzie są wydawane. No ale na samej górze jest rząd, jak widzicie, tych strzałek jest tutaj dosyć dużo, jest ich kilka, ponieważ bank, który zarabia, jeżeli wypuszcza różnego rodzaju produkty finansowe, kredyty, pożyczki, kredyty hipoteczne, karty kredytowe, no to bank wtedy zarabia. Jeżeli zarabia, płaci podatki, więc odprowadza podatki tutaj do rządu. Zwykły Kowalski odprowadza podatki, tak naprawdę znaczna część jego pensji ląduje tutaj, ponieważ otrzymuje wynagrodzenie netto, pracodawca płaci wynagrodzenie brutto i część tego wynagrodzenia trafia tutaj, więc rząd zyskuje. Następnie biznes, który się rozrasta, więc jakby nie było, korzysta. Im więcej pieniędzy w obiegu, im więcej pieniędzy jest dodrukowywane, no to poniekąd biznes korzysta, ponieważ się rozwija, ma szansę się rozwijać. Natomiast kiedy się rozwija, kiedy zarabia, kiedy generuje zysk, płaci podatki. Więc na samej górze mamy rząd, który zawsze będzie na tym korzystał. Mamy biznesy, które również na tym korzystają. Najbardziej traci zwykły Kowalski i rząd akurat ma taką możliwość, że jest w stanie wydrukować pieniądze, czyli pompować pieniądze w obieg i tym bardziej, kiedy jest jakiś kryzys, żeby utrzymać gospodarkę, żeby z powrotem napędzić gospodarkę, żeby sobie poradzić z kryzysem, to musi wypuścić więcej pieniędzy w obieg. I co to powoduje? Powoduje to inflację. Im więcej pieniędzy wydrukowanych, tym większa inflacja. I powiem Wam taką ciekawostkę. W Stanach Zjednoczonych w ostatnim roku, w pandemii, w zeszłym roku, w 12 miesiącach zostało wydrukowane 40% wszystkich wydrukowanych pieniędzy
jakie kiedykolwiek by zostały wydrukowane w historii Stanów Zjednoczonych. Nie pomyliłem się. 40% wszystkich wydrukowanych pieniędzy w historii Stanów Zjednoczonych zostało wydrukowane tylko w zeszłym roku, żeby utrzymać gospodarkę, żeby to wszystko po prostu nie padło. Więc wyobraźcie sobie, co się stało tylko w 12 miesiącach, więc jest więcej pieniędzy na rynku, na nas to powoduje hiperinflację, tak naprawdę mocną inflację i tak na większość krajów, większość rynków jest uzależniona od Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ceny w Stanach rosną, jeżeli jest inflacja w Stanach Zjednoczonych, no to inne kraje również będą, można powiedzieć, czuć ten powiew tego wiatru ze Stanów Zjednoczonych. I to się dzieje teraz u nas. Mamy naprawdę bardzo wysoką inflację. Na tą chwilę, kilka dni temu poinformowano, że jest to około 7% na tą chwilę. Formalna 7%, nieformalna, jak wiemy, że jest to dużo wyższa inflacja, ponieważ czujemy, jak te ceny wzrastają. Dostępność materiałów jest mniejsza niż kiedykolwiek, co powoduje również wyższe ceny, wyższą inflację. Natomiast o inflacji to jest oddzielny temat. Zrobię o tym może kolejny odcinek nawet, ponieważ kilka osób o to pyta. Więc możliwe, że nagramy jeden z kolejnych odcinków właśnie o inflacji, trochę bardziej to rozwinę. Ale dzisiaj o tym obiegu pieniądza, więc mamy na samej górze rząd, który zawsze będzie na tym wszystkim zyskał, ma możliwość drukowania pieniędzy, banki będą rozdysponować te pieniądze, tworzy różnego rodzaju produkty finansujące, biznes również z tego będzie korzystał, ponieważ w biznesie się wydaje pieniądze, wraca to do rządu w postaci podatków, różnego rodzaju ZUS-ów i tak dalej. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, to skomentuj, jak Ci się ogólnie ten materiał podoba. Sprawdź też inne materiały, jest ich ponad 100 różnych materiałów o biznesie, rozwój osobisty, budowanie kariery, zarządzanie, kształtowanie nawyków. Sprawdź, daj znać, jak Ci się materiały podobają. Jeżeli myślisz, że jest to kanał dla Ciebie, subskrybuj. Dążymy do tego, żeby osiągnąć 10 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Jeżeli to nam się uda, to zrobię fajny konkurs. Będą nagrody, będzie coaching biznesowy również ze mną, indywidualny. Kilka innych nagród, więc subskrybuj, poleć kanał innym, jeżeli wydaje Ci się, że warto, skomentuj, że masz jakieś do mnie sugestie, może sugestie kolejnych odcinków i naciśnij na dzwoneczek, co pomoże Ci otrzymać powiadomienia o kolejnych materiałach. W bardzo szybki sposób dostaniesz powiadomienie, jeżeli taki materiał się ukaże. Tyle na dzisiaj, dzięki, do następnego.